Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie gangu zajmowali się wprowadzaniem do obrotu podrobionych dokumentów służących do obniżenia należnego podatku, głównie poprzez produkcję pustych faktur, wykorzystując do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane na tak zwane słupy. W proceder ten może być zamieszanych kilkadziesiąt firm. Pierwsze zatrzymania przeprowadzono już w lutym, kiedy to aresztowano 9 osób. Niedawno zatrzymano kolejnych 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóm z nich zarzuca się popełnienie tzw. zbrodni VAT-owskich. Zatrzymani mogli wystawić faktury na sumę blisko 55 milionów złotych, co mogło uszczuplić skarb państwa o ponad 12 milionów złotych. Podczas ostatniej akcji zabezpieczono sprzęt elektroniczny, nośniki danych i dokumenty. W śledztwie figuruje już 56 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych, w tym nieruchomości i pieniądze o wartości blisko 3,5 miliona złotych. Członkowie pewnej grupy przestępczej, wykorzystując osoby służące jako słupy, zakładali jednoosobowe działalności gospodarcze oraz nabyli legalnie działającą spółkę. Przy użyciu tych podmiotów zamieszczali fałszywe ogłoszenia sprzedaży aut z krajów Unii Europejskiej. Zdjęcia pojazdów do ogłoszeń pozyskiwali z zagranicznych portali sprzedażowych. Oszuści pobierali zaliczki za oferowane pojazdy, obiecując dostawę w ciągu 30 dni roboczych. Po upływie tego terminu kontakt z nimi był niemożliwy. Przestawali odbierać telefony i odpowiadać na e-maile. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo przeciwko tej zorganizowanej grupie przestępczej. Są podejrzani o liczne oszustwa na sumę około 1 600 000 zł oraz pranie brudnych pieniędzy. Na podstawie decyzji Prokuratury Okręgowej w Katowicach przeprowadzono przeszukania w 9 miejscach w 4 województwach i zatrzymano 4 osoby. Łącznie usłyszeli oni 14 zarzutów. Trzem z nich sąd nałożył środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za te przestępstwa oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W środę 6 grudnia przed godziną 2 w nocy policjanci z jednostki policji w Grudziądzu udali się na autostradę A1. Na pasie w kierunku Łodzi leżeć miał kontener. Po przybyciu na miejsce ustalili, że ponad 6-metrowy ładunek prawdopodobnie spadł z naczepy i zatrzymał się na pasie awaryjnym, co stwarzało duże zagrożenie w ruchu drogowym. Po pewnym czasie do pracujących tam policjantów podjechał 55-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu mławskiego kierujący ciężarową Scanią. Oświadczył, że zauważył brak ładunku, zawrócił w Lisewie i rozpoczął ponowny przejazd od Kopytkowa, aby odnaleźć zgubę. W trakcie rozmowy policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie wykazało, że miał blisko 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali jego uprawnienia do kierowania pojazdem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili, że 30-letni mieszkaniec Koronowa był odpowiedzialny za wymuszenia rozbójnicze. Okazało się, że pierwotnie dwaj pokrzywdzeni 37-latkowie pożyczyli od niego łącznie 500 zł. Mimo spłacenia zadłużenia, mężczyzna wciąż domagał się od nich pieniędzy. Stosując groźby pozbawienia życia, nachodził ich w miejscu pracy i zamieszkania, co doprowadziło do oddania przez nich łącznie 2600 zł. Do incydentów dochodziło w listopadzie bieżącego roku. Ponadto 30-latek dwukrotnie działał wspólnie z kolegą. Używając maczety i przedmiotu przypominającego broń, próbowali wymusić na pokrzywdzonych kolejne pieniądze. Gdy napadnięci nie mieli przy sobie gotówki, sprawcy uciekli. 6 grudnia, kiedy tylko policjanci zdobyli te informacje, zatrzymali obu mężczyzn i przedstawili im zarzuty wymuszenia rozbójniczego. Za tego rodzaju przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. W zeszłym tygodniu policjanci Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Malborku, współpracując z funkcjonariuszami Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili rozległe działania mające na celu zapobieganie rozwojowi nielegalnego hazardu. W ramach tych działań wkroczyli do 6 nielegalnych punktów. Zabezpieczyli tam 32 automaty do gier o wartości 384 000 zł,
oraz ponad 17 tysięcy złotych w gotówce uzyskanej z tego nielegalnego procederu. Na zabezpieczonych maszynach instalowane były systemy o charakterze losowym, które wymagają koncesji, podobnie jak w przypadku prowadzenia kasyna. W wyniku tych działań zatrzymano 5 osób, które usłyszały zarzuty od Krajowej Administracji Skarbowej za organizowanie gier hazardowych. Zgodnie z ustawą za prowadzenie gier na automatach bez odpowiedniego zezwolenia grozi wysoka kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do 3 lat. Policjanci Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej zajmowali się sprawą mieszkańca Słupska, który w internecie oferował sprzedaż silnych leków przeciwbólowych wymagających recepty. Sprzedawca po dokonaniu transakcji wysyłał swoim klientom zwykłe tabletki przeciwbólowe z paracetamolem, dostępne bez recepty. 28-letni mężczyzna zaangażowany w ten proceder był przekonany, że osoby kupujące leki na receptę w internecie, którzy nie posiadali legalnej recepty, nie zgłoszą oszustwa organom ścigania, obawiając się odpowiedzialności karnej. W toku dochodzenia policjanci ustalili, że mężczyzna był zaangażowany w ten proceder w 2022 roku. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt używany do popełnienia tych przestępstw, a zgromadzony materiał dowodowy doprowadził do zatrzymania słupszczanina i postawienia mu 60 zarzutów oszustwa. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. W niedzielny poranek 12 listopada dyżurny słubickiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży z jednej z posesji w Słubicach, osobowego Volkswagena Passata oraz dostawczego Renault Mastera. Po przybyciu na miejsce policjanci dowiedzieli się, że w busie znajdowało się 39 jednostek broni palnej i ponad 3000 naboi należących do jednego z mieszkańców Słubic, który miał odpowiednie pozwolenia na broń i amunicję. Mężczyzna zapakował je do auta poprzedniego wieczora, a nad ranem zauważył, że oba pojazdy zniknęły z posesji. Z uwagi na powagę sytuacji, do wyjaśnienia sprawy przystąpili doświadczeni policjanci Wydziału Kryminalnego Lubuskiej Policji. Szybko nastąpił przełom w sprawie. Tego samego dnia, 12 listopada, zatrzymano 42-letniego obywatela Mołdawii, podejrzanego o paserstwo związane z ukryciem broni, którą odnaleziono w jednym z garaży w Słubicach. Po odzyskaniu broni przeprowadzono szczegółowe oględziny, zabezpieczając ślady na potrzeby śledztwa. 2 dni później policjanci ustalili i zatrzymali 2 główne osoby podejrzewane o kradzież aut. 28-letnią kobietę i 37-letniego mężczyznę. Zostali oni oskarżeni o kradzież pojazdów, włamanie, nielegalne posiadanie broni i amunicji. 7 grudnia policjanci zespołu interwencyjnego z Gubina, patrolując drogę między Żytowaniem a Gubinem, zauważyli bus marki Volkswagen Crafter, którego zachowanie na drodze wzbudziło podejrzenia. Postanowili go skontrolować i włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Kierowca zamiast się zatrzymać, zaczął uciekać z dużą prędkością w kierunku ulicy Sikorskiego. Informacja o pościgu została przekazana do dyżurnego jednostki. Kierowca ignorował wszelkie sygnały i kontynuował ucieczkę, zmuszając innych uczestników ruchu do omijania go. Wjechał pod zakaz na ulicę Rycerską, kontynuując jazdę po chodniku i jezdni. Mimo ustawionej przez patrol blokady uderzył w oznakowany radiowóz, a następnie odjechał ulicą Kunickiego w kierunku skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego. Podczas ucieczki próbował staranować radiowóz. Ostatecznie po kolejnej próbie staranowania radiowozu stracił kontrolę nad pojazdem, zjechał na pobocze i najechał na konar, co spowodowało koziołkowanie auta. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd, wybili przednią szybę i wyciągnęli kierowcę, którym okazał się 15-letni mieszkaniec gminy Gubin. Chłopak oprócz zadrapania na czole nie odniósł poważniejszych obrażeń. Okazało się, że Volkswagen Crafter został skradziony tego samego dnia z Niemiec. Jego wartość szacowana jest na 65 tysięcy złotych. Młody mężczyzna odpowie za kradzież, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, czynną napaść na policjantów, używanie podrobionych tablic rejestracyjnych oraz liczne wykroczenia drogowe. O jego dalszym losie zadecyduje sąd w Krośnie Odrzańskim. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.